Zbliżamy się do kolejnej rocznicy pobytu Jana Pawła II w Sandomierzu. Znajdujemy się w tym historycznym miejscu, w którym to 21 lat temu Ojciec Święty przybył do naszej diecezji. W związku z tym zachęcamy Was, abyście 13 czerwca wyruszyli na wędrówkę śladami Jana Pawła II. Proponujemy Wam trzy miejsca związane z Janem Pawłem II. Pierwsze, Wielowieś, miejsce lądowania papieża Polaka w 1999 roku. Drugie miejsce, Samborzec. Jest ono związane z postaciami, które wymienił Jan Paweł II podczas swojej homilii. Z błogosławionym księdzem Rewerą oraz błogosławionym księdzem Miegoniem. Ostatnim miejscem, jakie chcemy Wam zaproponować, to podróż do parafii świętego Józefa w Sandomierzu, gdzie spoczywa ciało Izabeli Teresy Morsztynównej, o której papież również wspominał w swojej homilii.